Hej wszystkim! Od kilku dni mam dość ciekawy szkicownik, który na tyle mnie zainteresował, aby stworzyć o nim film. Na rynku do nabycia jest wiele szkicowników i każdy jest do innej techniki. A ja dzisiaj pokażę Wam szkicownik, który jest do akwareli, ale ma brązowe kartki. Takiego jeszcze w swojej kolekcji nie miałam, dlatego tak bardzo jestem podekscytowana, aby go dzisiaj użyć. No bo zastanówmy się. Jak będą wyglądać akwarele, kiedy nałożymy je na tak ciemny papier? Czy będą dawać jakieś ciekawe efekty, czy w ogóle ich nie będzie widać? Nie no, ale myślę, że producent chyba to przemyślał i wie, że będzie okej. Ale dzisiaj przetestujemy dwa różne rodzaje farb. Najpierw właśnie te akwarele, a później przejdziemy też do gwaszu, bo gwasz jest bardziej kryjący, więc na pewno go będzie na tej kartce widać. A jeżeli chcecie być na bieżąco z moim kanałem, to zapraszam Was do zasubskrybowania, bo filmy pojawiają się aż dwa razy w tygodniu, w środę o 15 i w sobotę o 9. Myśląc nad tym, co dzisiaj namaluję, przyszło mi do głowy, że nigdy dotąd nie korzystałam z Google Earth do tworzenia sobie zdjęć referencyjnych. No i myślę, że jest to idealny moment, aby to zrobić. No i powiem Wam, że jest to fajne doświadczenie, tak chodzić sobie po świecie, zwiedzać różne zakątki różnych krajów i nagle napotkać na coś, co nas zainteresuje, coś ciekawego, coś, co jest w naszym guście. Zrobić screenshota i później mieć to jako referencję. Zobaczcie, jakie ładne kształty drzew napotkałam na swojej drodze. Kiedy wzięłam tablet do ręki i zaczęłam tak chodzić po tych wszystkich miastach, krajach, dobra, może nie wszystkich, to spodobało mi się to na tyle, że spędziłam tam kilka godzin. W tym czasie zrobiłam sobie kilkanaście screenów rzeczy, które chciałabym namalować, chociaż myślę, że chyba nie wszystkie mi się uda, bo będę znajdować kolejne i kolejne, bo na pewno nie przestanę z tego korzystać. W trakcie mojej wirtualnej wycieczki natrafiłam na Indonezję i tam okazało się, że są przepiękne budynki. Cała wyspa ma w ogóle swój klimat i tak mnie to urzekło, że postanowiłam dzisiaj skorzystać z dwóch zdjęć, które zrobiłam i to jeszcze na tej samej ala ulicy. Także zamknęłam swój tablet i zainspirowana całą moją podróżą sięgnęłam po brązowy szkicownik, który jest tematem dzisiejszego odcinka. A jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, jaka to firma, jak wygląda, ile ma gramów i tak dalej, to teraz możecie wszystko zobaczyć. Generalnie jest to nowy produkt od SMLT, który wyszedł dopiero co i wydaje mi się, że już zaczyna być w sklepach plastycznych. Ja wybrałam sobie właśnie szkicownik, bo bardzo lubię ten format. Widziałam, że dostępny jest również w zwykłych blokach A4, A5, na spirali, bez spirali, czyli jest wybór dla każdego. No i już lecimy z moim planem i tak jak wspominałam Wam na samym początku, najpierw zajmiemy się farbami akwarelowymi. Ale jeszcze zanim to zobaczcie, jak wygląda moje pierwsze zdjęcie referencyjne, które zrobiłam właśnie na tej uliczce, która mega spodobała mi się w Indonezji. Tak by the way, to nigdy tam nie byłam, ale wow, naprawdę ma swój klimat. Zobaczcie jeszcze w ogóle ta pani, która stoi na łódce. Dodaję temu wszystkiemu uroku, więc nie mogłam się oprzeć, aby tego nie pominąć. Także na sam początek zabrałam się za szkic, no bo jest tam jednak trochę tych szczegółów. Wybrałam do tego moją ciemno-czerwoną kredkę wymazywalną z Prismacolor Call Erase w kolorze Tuscan Red. Trochę tak egzotycznie. I ten kolor był strzałem w dziesiątkę, bo był mega widoczny na tych ciemnobrązowych kartkach. Bo tak jak możecie zobaczyć na nagraniu, jest to dość rozjaśnione, bo świeciły mi lampy z jednej i z drugiej strony, a tak naprawdę kolor, który widzę na żywo, jest bardziej czekoladowy. Ale nie mleczna czekolada, tylko taka prawie że gorzka. Mam nadzieję, że ten kolor zobaczycie już lepiej na skanach, kiedy pokażę Wam gotowe ilustracje. Postaram się zrobić to tak, aby było jak najbardziej zbliżone do oryginału. Okej, przygotowałam sobie już wszystko pod moje akwarelki, no i zaczynam z nimi pracę. Moją pierwszą obawą było właśnie to, że nie będzie ich za bardzo widać. No i w sumie tak się działo, bo kiedy nakładałam warstwy, możecie zobaczyć, bo specjalnie pokazywałam Wam tutaj przyspieszone malowanie, że warstwy, które nakładałam przez czas wysychania, jakby zanikały i zostawała taka poświata a la mglista.
Więc jeśli chcemy, aby coś było bardziej widać, no to trzeba tego pigmentu automatycznie nałożyć o wiele więcej. Lub po prostu używać farb akwarelowych, które są bardziej kryjące. Natomiast jeżeli mamy taką półtransparentną czy transparentną akwarelę, wtedy będziemy mieć taki bardziej naturalny efekt. Delikatny, taki, który nie rzuca się aż tak w oczy. Myślę, że ciekawym wyborem do tego papieru, tego ciemnego, byłyby akwarele Ganzai Tambi Skuretake, bo są one bardziej masełkowate i one dadzą nam więcej pigmentu. Możemy je rozwadniać bardziej i wtedy mamy właśnie efekt akwareli, lub nie dodawać aż tyle wody i wybierać bezpośrednio z kostki na papier. I będziemy mieć bardziej efekt plakatówki czy gwaszu. Ja dzisiaj używam farb akwarelowych od Schmincke, Horadam, i myślę, że również spisały się tutaj nie najgorzej. A jeśli chodzi o sam papier, to jak widzieliście, kiedy pokazywałam Wam w zbliżeniach, ma on 280 gramów, czyli jest bardzo gruby. Oczywiście jak na szkicownik do akwareli. Dlatego też byłam ciekawa, czy na przykład taka jedna kartka będzie w stanie znieść ilustrację na jednej i na drugiej stronie, więc kolejną zrobię już na drugiej. Ale zostańmy jeszcze przy tej stronie i powiem Wam, że trochę się ona pofalowała, kiedy zostawiłam warstwy do wyschnięcia. Natomiast nie było to tak bardzo uciążliwe, jakbym mogła się tego spodziewać. Papier bardzo dobrze chłonie wodę, nie zostają nam jakieś plamy, których totalnie nie chcemy. No i przy okazji daje nam dodatkowy efekt, jakim jest, mogłabym powiedzieć, że naturalność. Kiedy nie chcemy malować na zwykłym białym papierze, wtedy sięgamy właśnie po taki kolorowy i mamy już taką, bym powiedziała, podmalówkę, która przebija spod akwareli i daje nam dodatkowego klimatu. A w dzisiejszym odcinku postawiłam na bardziej architektoniczne rzeczy, że wiecie, maluję trochę budynków, dlatego że mam podgórkę z architekturą, bo nigdy nie lubiłam jej malować. Dlatego ten odcinek w sumie jest takim moim przełamaniem i stawieniem czoła temu, czego totalnie nie umiem rysować czy malować. I może w sumie zauważyliście to na moim kanale, że właśnie nie maluję zbyt dużo takich typowo architektonicznych prac. Ale chciałabym się jeszcze bardziej przełamać i popróbować tego, bo jestem totalnie zła w tego typu rysunkach. Ale tak patrząc teraz na efekt tej pierwszej ilustracji, to bardzo mi się podoba. Mimo tego, że może perspektywa nie jest do końca idealna, to ten malunek ma w sobie jakiś klimat i bardzo mnie przyciąga, szczególnie właśnie ten kolor brązowy, który jest pod spodem. Wszystko super się prezentuje. No dobra, czyli tak jak mówiłam, przewracamy kartkę i będziemy malować na jej drugiej stronie, aby sprawdzić wytrzymałość papieru. No i zobaczcie, tak wygląda zdjęcie, które będę dzisiaj przemalowywać i było ono właśnie zrobione na tej samej uliczce i nawet po tej samej stronie, co możecie zobaczyć na jednym nagraniu, które puszczałam Wam na samym początku, gdy szukałam jakiegoś dobrego miejsca na moją referencję. I tym razem będziemy stosować farby o nazwie gwasz. Do tej pory już kilkanaście razy ich używałam. Może nie aż tak często jak akwareli, ale zawsze możemy się również i za nie zabrać. Jeżeli słowo gwasz Wam zbyt dużo nie mówi, no bo rozumiem, że może być to dość niespotykane słowo przy farbach, to jest to medium, którym można osiągnąć w sumie dwa efekty. Możemy mieć efekt akwareli, jeżeli je bardzo, ale to bardzo rozmoczymy, ale możemy mieć też totalnie kryjącą farbę, kiedy nie dodamy aż tak dużo wody. Można je w sumie przyrównać do farb plakatowych i do akrylu. I to, co jest ich zaletą, to na pewno nakładanie na ciemny kolor jasnego. I w ogóle możemy totalnie przykryć to, co nam na przykład nie wyszło.
Na samym początku, kiedy widziałam tę nowość, czyli brązowy papier do akwareli, to moją pierwszą myślą było to, dlaczego nie jest tam napisane, że można go użyć do gwaszu. Później zajrzałam do katalogu i zauważyłam, że producent również uwzględnił właśnie te farby. Także mimo tego, że na okładce jest napisane, że do akwareli, to oczywiście gwasz jak najbardziej się tutaj sprawdzi. Tym bardziej, że podkład mamy w dość ciemnym kolorze. Pierwsza różnica, jaką możemy zobaczyć w stosunku do akwareli, to na pewno intensywność tych barw. Są one bardzo, bardzo jasne i można powiedzieć, że takie bardziej bajkowe, no bo przy akwareli przenikał ten brąz spod spodu i dawał on naturalny efekt, a tutaj już ten brąz tak nie oddziałuje. Odnośnie tej ilustracji to zdaję sobie sprawę, że jest ona bardzo koślawa, ale tutaj leciałam tak ręcznie, nic za bardzo nie odmierzałam. Później jeszcze poprawiałam dach, więc zobaczycie, że on się lekko zmieni, bo coś mi w nim jednak nie pasowało. No i przyznam się Wam, że chyba bardziej przypadła mi do gustu ta ilustracja akwarelami. Może gdyby nie ten budynek, który wyszedł mi dość płasko, można w sumie go sobie zakryć dłonią, to by wyglądało naprawdę spoko. I przyznam się Wam, że tutaj zakryłam akurat całą powierzchnię, no może oprócz tej, gdzie jest nałożona taśma washi, bo później ją zdejmę i będzie widać ten brąz. I tak teraz myślę, że mogłam jednak namalować coś innego lub właśnie zostawić więcej tej przestrzeni koloru brązowego. Myślę, że zrobię to w jakichś następnych pracach, kiedy będę malować po prostu dla siebie i sprawdzę, jak to będzie wyglądać, kiedy nie zamalujemy całej kartki. No dobra, to myślę, że możemy już przejść do podsumowania, zbliżamy się powoli do końca, więc jest to idealny czas. Ten szkicownik naprawdę przypadł mi do gustu i zdecydowanie bardziej podobała mi się praca akwarelami. I to połączenie tego brązu razem z ich delikatnością dawało naprawdę świetny efekt. Natomiast gwasz, no tutaj muszę jeszcze nad tym trochę popracować. Myślę też, że można te dwie techniki razem połączyć i bardzo fajnie wygląda na tym kolorze kolor biały. Więc myślę, że można by było tutaj zrobić nawet jakiś rysunek białym żelopisem czy białym pisakiem, dodać jakiś jeden kolor i będzie to też fajnie wyglądało. Papier też nie jest na tyle fakturowany, bo jest on taki bardziej w kierunku gładkiego, więc moim zdaniem ciekawe byłoby też przetestowanie na nim kredek. Szczególnie, że ten papier jest naprawdę gruby, więc myślę, że zniesie bardzo dużo. Widzieliście to tutaj na moim przykładzie. Okej, i w tym odcinku to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i dajcie mi koniecznie znać, czy Wy kiedykolwiek próbowaliście malować na tak ciemnym papierze farbami akwarelowymi. Mi się to tak spodobało, że jeszcze nie raz wykorzystam ten szkicownik i pewnie zakupię kolejny. Jeszcze na koniec zapraszam Was na mojego Instagrama, aby widzieć, co się dzieje na bieżąco u mnie, jakieś zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnym filmie w środę o 15 i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i... Bye!